Alternatywa dla Łodzi. Tak nazywa się wspólny projekt łódzkich przedstawicieli partii Korwin i Ruchu Narodowego. Stowarzyszenie chce startować w wyborach samorządowych w 2018 roku. Choć jeszcze nie ma programu, jego członkowie przedstawili obszary, w których chcieliby wprowadzić zmiany. Martyna Kowalczyk. Stowarzyszenie chce być alternatywą dla obecnych władz Łodzi, którym zarzuca powolny rozwój miasta oraz ignorowanie inicjatyw młodych ludzi. Potrzeba młodej siły, potrzeba nieszablonowych pomysłów, potrzeba zjednoczenia środowisk narodowych i wolnościowych i w najbliższym czasie zamierzamy pokazać, że jesteśmy prężną siłą, że mamy nowe pomysły i pomysły nieszablonowe. Koalicja chce też walczyć z zadłużeniem miasta. Jest alternatywa wolnościowa. Tutaj głównie naszym programem takim będzie zakaz zadłużania miasta. Dość z zadłużaniem, dość z życiem na kredyt. Wybory samorządowe odbędą się w 2018 roku.